Widzieliśmy na twoim Instagramie zdjęcie bardzo odważne z dynią na Halloween. Jak fani zareagowali na to zdjęcie? Tak, to było bardzo ciekawe zdjęcie zrobione na fermie dyń. Musiałyśmy to z panią fotograf robić ukradkiem, ponieważ dookoła było pełno dzieci, a ja tak szybko podkasałam spódnicę, przysiadłam na dyni, no i powstało zdjęcie, gdzie moja pupa jest praktycznie rozmiarów ogromnej dyni. Fani zareagowali bardzo entuzjastycznie, dostawałam masę fajnych wiadomości, a panowie prosili o oryginał zdjęcia, ponieważ część z nich wydrukowała to sobie jako plakaty, także plakaty z moim tyłkiem jako dynią znajdują się teraz w różnych warsztatach samochodowych oraz sklepach z narzędziami, także jestem z tego dumna. A czy zdarzyły się również jakieś negatywne komentarze? Akurat przy dyni nie. Nie. Jakby chyba najbardziej taką kontrowersyjną rzeczą, która spotkała się z pewnym niezrozumieniem, to było, kiedy na Święto Zmarłych kilka lat temu zamieściłam zdjęcia z nadgrobu Niny Andrycz, której jestem fanką i po prostu jest ona dla mnie pewnym wzorem, jeśli chodzi o styl i scenę. I tak, myślę, że po prostu Polska nie jest przygotowana na takie zdjęcia, powiedzmy, z cmentarza, tak? Takie pozowane. Co w burlesce zdarza się bardzo często, no ale oczywiście żyjemy w naszym kraju. I tak, i wtedy dostałam sporo takich komentarzy, może nie negatywnych, ale takich, że ludzie nie rozumieli w ogóle, o co chodzi, jak można pozować na cmentarzu. Wspomniałaś o warsztatach samochodowych i kalendarzach z tobą. Czy nie przeraża cię trochę ta wizja napalonych mężczyzn, którzy wpatrują się w twoje zdjęcie? Wręcz przeciwnie. Powiedziałabym właśnie, że to jest zadanie współczesnej pin-up girl. Dlatego, że w latach 40. właśnie pin-up girls były to dziewczyny wzorowane właśnie na plakatach, przypinane przez żołnierzy w koszarach. I dokładnie, jeśli mężczyźni teraz chcą to robić z moim wizerunkiem, to znaczy, że świetnie się spełniam w roli pin-up girl.